Miałem wolną chwilę, to zbudowałem sobie zabawkę. Wzmacniacz lampowy 3-watowy. Prototyp wzmacniacza jest złożony. Gra. Ale po kolei pokażę, jak sobie to zrobić. Na przykład wzmacniacz do prób, do doświadczeń. Jakim jest akurat ten model. Widz będzie mógł zobaczyć poszczególne etapy montażu. Podam kilka wskazówek, na co zwracać uwagę. I rozpoczynamy film. Po kolei. W celach edukacyjnych zmontujemy sobie taki układ z jedną triodą, która będzie służyła jako wzmacniacz wstępny i pentodą EL84, a w tym przypadku 6P14P. Będziemy mieli amperomierz wpięty na boczniku w obwód anodowy. Do wyjścia podłączymy sobie oscyloskop. Będziemy regulować opornikiem katodowym oraz pętlą sprzężenia zwrotnego. Zobaczymy, jak będzie zmieniało się napięcie na katodzie. Albo zamiast tego oscyloskopu zobaczymy, może tu wepniemy woltomierz i zobaczymy, jak będzie zmieniało się napięcie na siatce sterującej. To jeszcze ta koncepcja może się trochę zmienić. Zobaczymy, co będzie ciekawsze. Taki wzmacniacz mocy możecie sobie sami policzyć. Jeżeli uważnie obejrzeliście wszystkie filmy, to obliczenie i ustalenie punktu pracy pentody nie będzie żadnym problemem. Ewentualnie te wartości możecie sobie dobrać oraz napięcie zasilania z katalogu danej lampy, na przykład katalogu Philipsa, Mularda. Podobnie wyznaczenie punktu pracy stopnia oporowego omawiałem w filmie o przedwzmacniaczu gramofonowym. Także tego tutaj też nie będę omawiał. Tu jedynie co, to mamy podział tych rezystancji do pętli sprzężenia zwrotnego. W naszym prototypie nie będziemy wykonywać płytki drukowanej. Zrobimy sobie montaż przestrzenny. Czyli pierwsze, co będziemy robić, to napięcie żarzenia. Napięcie żarzenia będziemy łączyć dla L84 na te dwie nóżki, a dla ECC83 na jedną triodę pod 9 i 4. Będziemy wykorzystywać triodę z tej strony. Oczywiście ktoś mógłby się zżymać, że mógłbym tutaj założyć koszulki termokurczliwe na te piny, ale ja to jutro będę rozbierał. A nie lubię marnotrawić materiałów. Żarzenie mamy podłączone. Czas na okablowanie EL84. Wprowadziłem do układu potencjometr. Jest to potencjometr, którym będę regulował sobie wartość opornika katodowego, czyli do tych 150 ohmów dodam 30 płynnie, żeby zobaczyć, jakie będą zmiany w układzie. Jak widzicie, wprowadziłem tu też pewne oznaczenia przewodami. Niebieski to jest masa, zielony to jest przewód, na którym będą występowały napięcia inne niż na potencjale 0 i będzie jeszcze czerwony przewód i fioletowy. Mamy już wpięty opornik katodowy, kondensator. Następnie mamy wpięty kondensator anodowy od triody. Tutaj napięcie wysokie, tutaj mamy masę. Pozostało nam jeszcze podłączyć anodę pentody, transformator wyjściowy. Tutaj na tym boczniku będziemy mieć podłączony miernik. Musimy jeszcze okablować sprzężenie zwrotne regulowane. No, do roboty. Zanim nie zaczniecie montować układ przestrzenny, to jeżeli macie jakiś schemat, to jak na przykład ten wzmacniacz 3-4 W z książki pana Aleksandra Witorda, warto zrobić sobie wpierw rysunek połączeń, żeby nie gubić się w chaosie przewodów, bo może zdarzyć się jakaś pomyłka.
tak jak u mnie, nie rozplanowałem dokładnie połączeń, stąd widać ten przewód tutaj i na przykład ten przewód. No ale darujmy sobie akurat w tym modelu rozpaczanie nad tymi niedociągnięciami, z tego względu, że ten wzmacniacz jutro rozmontuję, on jest tylko po to, żeby pokazać, jak działa wzmacniacz. Postanowiłem zmontować układ taki, który będzie można pokazać, jak zachowuje się sygnał wyjściowy, gdy będziemy regulować wartość opornika katodowego, tutaj mam rezystor 30 ohmów, oraz jak będziemy regulować pętlę sprzężenia zwrotnego, tutaj mam potencjometr o wartości 1 kilo. No, z podłączonym oscyloskopie do obciążenia zobaczymy, jak będzie się zmieniał sygnał. Wszystko polutowane. To co? Włączamy napięcie? Nie. Sprawdzamy, czy wszystko wykonaliśmy poprawnie. Tak prosty schemacik, to jest 2-3 minuty sprawdzenie poprawności montażu, więc warto to zrobić. Kondensatory elektrolityczne, gdy wybuchają, są bardzo efektowne, ale dość niebezpieczne dla otoczenia. Dlatego lepiej, żeby nie wybuchały. Tak przy okazji, to jest potencjometr, którym dawniej wykonywano symetryzację obwodu żarzenia. Drutowy opornik, potencjometr, 0,5 W mocy wystarczało, żeby, tu widzimy, jest spirala z drutu, po niej suwak, to wystarczało, żeby takim właśnie opornikiem dokładnie wysymetryzować napięcie żarzenia. No i zrobiłem generator, teraz muszę te dwa przewody zamienić miejscem. Układy lampowe na całe szczęście odporne są na błędy użytkownika. I jak to mawiał mój profesor od pracowni elektrotechnicznej. A ty, wiecie co? Wy macie szczęście, że to wszystko tutaj jest głupo odporne. Oczywiście niech widz nie odnosi tego do siebie, to po prostu forma żartu. Ale tutaj mam zeszyt z trzeciej klasy i lampy mieliśmy omawiane. Nie wiem, czy teraz w technikach omawia się takie zagadnienia. A i nawet badaliśmy sobie wzmacniacz. Zdaje się, że na pentodzie L84, bo to była najbardziej popularna lampa dostępna na rynku. Dość niskie napięcie, dlatego bezpieczeństwo dla uczniów było dosyć duże. 250 V, to myśmy na co dzień używali takie napięcie pod opieką nauczyciela. Ale dobra, nieważne. W każdym razie układy lampowe są dość odporne na błędy użytkownika, konstruktora czy hobbysty, ale każdy, kto zapoznał się z wszystkimi filmikami, które do tej pory zaprezentowałem na kanale dotyczącym właśnie wzmacniacza pentodowego, powinien z łatwością policzyć i zbudować taki wzmacniacz prototypowy. Może nie będzie to jakiś tam high-end, ale na podstawie takiego wzmacniacza, takiego prostego projektu, konstruktor takiego układu może się nauczyć, jak dobrać prądy, napięcia i punkt pracy lampy, żeby ten wzmacniacz pracował jak najlepiej. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że największy wpływ chyba na brzmienie wzmacniacza ma transformator głośnikowy. No tutaj na przykład mam lekcję z 92 roku, z września 14, o magnetowodach. Można było się wtedy dowiedzieć, jakiego kształtu, to mnie zaskoczyło, jakiego kształtu i
z jakiego materiału są wykonane magnetowody. Mieliśmy też informacje o transformatorach, jak je liczyć, zasada działania. No, ja tego tu nie będę przecież czytał. Przecież każdy, kto obejrzał film, pierwszy i drugi, o transformatorach dosyć dużo się dowiedział. Tak przy okazji, jak już mam zeszyty, to na przykład w 1994 roku na automatyce uczono nas takich rzeczy. No, bo mi się sklejają te kartki. No, trochę mnie ciekawi, czy dzisiaj w technikum elektronicznym omawia się takie właśnie rzeczy, jak tutaj widzicie. W automatyce oczywiście. Transformata Laplace'a. Dajcie znać w komentarzach. Pamiętam, że nie lubiłem tego. No widzę, że dosyć ciekawe rzeczy wtedy były. Stabilizacja napięć, przerzutniki. No i mam tutaj właśnie zeszyt odmiernictwa. To była ksywka tego nauczyciela. On to właśnie był jednym z konstruktorów tonsilowskiej legendy. Mianowicie Altusów. Tonsilu już nie ma w tej formie, która była kiedyś. Na filmiku mojej studniówki można zobaczyć, jak wyglądała stołówka tego zakładu. Stołówka była w tym miejscu. To jest... Zobaczcie, że nie robię zrzutu ekranowego. Nie mam mikrofonu doczepianego do komputera. Tutaj, gdzie widzicie tą galanterię ogrodową, był parking, a wejście było dalej. Pokaż mi ten obraz. Wejście do stołówki było tutaj, gdzie ten budynek stoi. Stołówki nie ma, tonsilu nie ma. Stoją jakieś tam bloki. To jest pozostałość tutaj w tym miejscu, to widzisz, to gruzowisko. To była komora bezechowa. No ale dobra. Tonsilu nie ma, jest przeniesiony. No ale wystarczy tej retrospekcji. Wracamy do naszego wzmacniacza. Jak widać po wskazówce, wzmacniacz w klasie A bierze jeden ustalony prąd. Pamiętamy, jak mówiłem, że akurat ten wskaźnik troszeczkę oszukuje, daje za mało 2 mA, więc w tej chwili jest 44. Jak zwiększamy głośność, to wskazówka nie powinna się ruszać. Czyli jak omawiałem w poprzednich filmach, prąd tutaj w lampie w klasie A jest dzielony na prąd zamieniany na muzykę oraz prąd na grzanie lampy, prąd spoczynkowy. One się proporcjonalnie zmieniają w zależności od tego, ile mocy oddaje transformator do obciążenia. Tutaj mamy pokrętło od sprzężenia zwrotnego. I widzimy, że im większy opór, tym głośniej gra muzyka. Tutaj zaś mamy pokrętło od rezystora, który jest w obwodzie katodowym. W tej chwili mamy jakieś 170 ohmów i zobaczmy, że jeżeli zmniejszymy jego wartość do 150 ohmów, w muzyce się nic nie zmieni. W tej chwili wzmacniacz dodaje do obciążenia jakieś 3 W. Sprzężenie zwrotne mamy 560 ohmów, opornik katodowy 180 ohmów. Teraz zwiększamy wartość rezystancji w sprzężeniu zwrotnym. Jak widzimy, po wierzchołkach
tutaj i tutaj. Sygnał został obcięty. Obniżmy sobie troszeczkę sygnał wejściowy. I jak widzimy, w tej chwili mamy 3,2 W na wyjściu. Opornik w sprzężeniu zwrotnym ma wartość 1560 ohmów, czyli zmniejszyliśmy tą wartość sprzężenia zwrotnego i wzrosła nam moc. Możemy zmniejszyć wartość opornika w obwodzie katodowym i jak widzimy, ta regulacja w zakresie tych kilkunastu ohmów nie wpływa nam na jakość sygnału. Przyjrzyjmy się też uważnie, jak wyglądają wierzchołki górne sinusoidy, a jak wyglądają dolne. To wynika z tego, gdzie, w jakim punkcie jesteśmy na charakterystyce lampy. Ten wierzchołek jest bardziej obcinany niż ten dolny. Wynika to, jak pamiętamy, z tego zakrzywienia charakterystyki lampy w przyjętym punkcie pracy. Sprawdźmy sobie jeszcze, jakie mamy napięcia. V jest na anodzie i 256 V po stronie zasilania transformatora. Mniejsze napięcie było tutaj, a większe napięcie było tutaj, czyli w punkcie, gdzie zasilamy transformator, a mniejsze napięcie jest po przejściu przez transformator na anodzie. Przypatrzmy się uważnie, jak zachowuje się wskazówka amperomierza, gdy będziemy zmniejszać wartość opornika katodowego. Widzimy? Prąd troszeczkę wzrósł. Niestety ten opornik regulowany ma wartość tylko 30 ohmów, nie znalazłem innego, w związku z tym zmiany tego prądu są minimalne. Zmniejszenie wartości tego opornika w obwodzie katodowym spowodowało wzrost prądu anodowego. Co wynika z tego doświadczenia? Mianowicie to, przesterowanie wejścia lampy powoduje obcinanie wierzchołków sinusoidy i zmiana rezystancji tutaj tej w pętli sprzężenia zwrotnego powoduje zmianę mocy wyjściowej wzmacniacza i z pewnością także przenoszenia tego wzmacniacza. Zobaczymy sobie jeszcze, jak wyglądają przebiegi dla niskich częstotliwości i dla wysokich częstotliwości. Ten transformator, który widzicie tam za lampą, katalogowo przenosi od 80 Hz. Zobaczymy, jak sobie poradzi z mniejszymi sygnałami. W tej chwili mamy sygnał 1 kHz. To jest sygnał 50 Hz. Widzimy, że jest nieco zniekształcony. Tu na przykład mamy sygnał już 45 Hz. To jest sygnał 40 Hz. To jest sygnał 35 Hz. I to jest sygnał 28 Hz. Czyli jest już o mniejszej wartości. Możemy założyć, że dla 35 Hz wzmacniacz nam przenosi z mocą około 1,56 W. Dla 60 Hz mamy już 2,5 W. A co dla 80 Hz, o których mówił katalog? Mam dokładnie 75 Hz w tym generatorze. Mamy 2,65 W. Tutaj mamy już 100 Hz. Jak widzimy, napięcie na wyjściu już jest stałe, troszeczkę wzrasta przy 500 Hz, czyli dla środka pasma będzie wzrastało to ta wartość napięcia na wyjściu. By przy 1 kHz mieć 3,15 W. W tej chwili wartość sprzężenia zwrotnego, opornika w sprzężeniu zwrotnym to jest 1560 ohmów. I jeżeli zmniejszymy wartość tego opornika, to widzimy, że spada nam moc na wyjściu. W tej chwili mamy 700 ohmów, ale
możemy podać większy sygnał wejściowy. O. I przy podaniu większego sygnału wejściowego możemy wrócić z powrotem do wartości 2,83 W. A jak wygląda przebieg dla mniejszego opornika w sprzężeniu zwrotnym, dla np. 100 Hz? Właśnie tak. Regulując wartością sprzężenia zwrotnego, zmieniamy odkształcenie przebiegu. W tej chwili mamy bardzo słabe sprzężenie zwrotne, a teraz mamy, dosyć silne sprzężenie zwrotne. Zobaczmy jeszcze 20 kHz. Też ten przebieg jest taki modulowany. Wynika to z braku ekranowania przewodów sygnałowych i luźno wiszącym potencjometrem. Proszę bardzo, tak podaje sygnał. Gdybym zadbał o to, ten przebieg byłby bardziej równy. Jak wpływa sprzężenie zwrotne? Po prostu rośnie amplituda. Zmniejszenie sprzężenia zwrotnego, dajmy jakiś mniejszy sygnał. Dajmy sygnał 10 kHz. Mamy płytką pętlę sprzężenia zwrotnego i głębszą pętlę sprzężenia zwrotnego. Możemy podać trochę większy sygnał, żeby go nie przesterować. Jak zwiększamy wartość opornika, czyli zmniejszamy sprzężenie zwrotne, widzimy, w jaki sposób deformuje się sygnał. Tak właśnie deformuje się sygnał podczas gry na gitarze na przesterowanym wzmacniaczu. Dobrze. Wszystko, co chcieliśmy wiedzieć. W tej chwili wpiąłem woltomierz w to miejsce i chciałem pokazać, jak zmienia się napięcie na katodzie przy regulacji oporu katodowego. W tej chwili zwiększyłem o 7 ohmów, o 20 ohmów i o 30 ohmów. Mamy w tej chwili 180 ohmów, w okolicach 180 ohmów na oporniku katodowym. Jak byśmy policzyli to z charakterystyki lampy, wyszłoby na to, że napięcie na siatce też w tej okolicy może być minus 9 V. Czyli widzimy, że dobór opornika katodowego zmienia nam napięcie na siatce sterującej. W tej chwili reguluje pętlą sprzężenia zwrotnego. Jak widzimy, nie zmienia się nic. Wyłączyliśmy urządzenie. Taki wzmacniacz do doświadczeń może zbudować każdy z Was. Wystarczy zapoznać się ze sposobem działania lampy. Dowiedzieć się, jaki wpływ na brzmienie ma transformator wyjściowy, a ten akurat nie jest tutaj najlepszy. I na podstawie filmów, które już widz mógł obejrzeć, skonstruowanie wzmacniacza w oparciu o na przykład taki prosty schemat nie będzie żadnym problemem. Przyznam szczerze, że wzmacniacze high-end, single-ended nie różnią się zbytnio od takiego układu. Tam jedynie są użyte wysokiej jakości komponenty. Dla przykładu, tutaj ten kondensator powinien być 2 nano, ja włożyłem 1 nano, czyli obciął mi troszeczkę bardziej wysokie tony. Być może to, co obserwowaliśmy na 20 kHz, wynikało ze złej wartości tego
kondensatora, ale nie miałem kondensatora 2 nano na 2,5 kV. Ten kondensator powinien być na bardzo wysokie napięcie ze względu na niebezpieczeństwo samoindukcji w pierwotnym uzwojeniu transformatora, gdybyście rozłączyli wyjście. Moje założenie zbudowania 3-watowego wzmacniacza się powiodło. Pokazałem widzowi, w jaki sposób zmieniają się różne wartości we wzmacniaczu, jeżeli pokręcimy sprzężeniem zwrotnym albo wartością bornika katodowego. Wzmacniacz działa i gra nawet ładnie, jak na prowizoryczną lampę. Proszę się nie śmiać z tego tutaj głośniczka, to jest po prostu zmontowane na potrzeby tego filmu opakowanie do tego 4-ohmowego głośnika, bo nie mam kolumny 4-ohmowej. Jeżeli film przydał się i będzie pomocny przy konstruowaniu własnych wzmacniaczy, proszę o łapkę w górę. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do następnych odcinków. W tej chwili jest już ich nakręconych 10. Zrobię sobie małą przerwę, chociaż upload będzie co 2 tygodnie, a potem zobaczymy, może zrobimy inną konstrukcję. Stereofoniczny wzmacniacz mocy na lampach EL84. Aha, w roli tutaj EL84 to rosyjska 6P14P, ona jest troszeczkę słabsza. Dlatego te 3 waty tutaj były jak bardziej na miejscu. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie filmu, pozdrawiam i do następnego razu.